Jesteśmy tuż po przylocie kadr juniorów z Mistrzostw Świata. Dwa medale, zarówno u mężczyzn, jak i u dziewczyn. Jest pewien niedosyt, powiedzmy, w grupie tej kobiecej, bo zawsze byliśmy przyzwyczajeni, że dziewczęta z Mistrzostw Europy czy Świata przywoziły więcej medali jak chłopcy. Tu w tym roku ułożyło się po równi, ale można pochwalić jedną i drugą, bo te walki, które po prostu nasze zawodniczki czy zawodnicy przegrali, były naprawdę na dobrym poziomie. U chłopców to naprawdę bardzo ładnie wyszło, bo sporo zawodników weszło do walk ćwierćfinałowych i jeden brązowy medal, także uważam to za duży sukces. Trzeba też podkreślić, ten rok był bardzo pracowity i ten wynik medalowy też jest spory, bo podwoiliśmy tak naprawdę sprzed roku. Tych medali teraz już będzie 36. No właśnie, także jest progres. Zgadza się, jest duży progres, no bo mówię, tak jak ostatnio sprawdzaliśmy i liczyliśmy, w roku 2021 zdobyliśmy 18 medali. Mówiąc tak po cichu, liczyłem, że może będzie troszeczkę ich więcej, ale zrobienie 36 medali, czyli to jest 100% więcej, także uważam to naprawdę za duży sukces, duży progres w Polskim Związku Bokserskim. Mistrzostwa Świata to zawsze bezcenna nauka dla młodych zawodników. Myślimy tutaj, że to też powinno procentować. Zgadza się, tu jest spora rzesza zarówno zawodników i zawodniczek, które za rok będą miały szansę jeszcze ponownie brać udział w Mistrzostwach Świata Europy. Także myślę, że to też daje dobre rokowania nam na przyszłość.